Rzucasz jakieś wersy rapowe na początek? Żeby pasowało. Dzisiaj podpisałem akt z firmą Medicana, a na dodatek przyjechałem tutaj nieprzygotowana. Yo! Bang, bang, bang! To pójdzie na intro, to na pewno. Ej, weszło. Ale punch, nie? Ja mam error w głowie, nie będę rymować. Jeśli interesują Cię ciekawe rozmowy z kozakami branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Golden Eye Optic. Oprawa oka na miarę Twoich oczekiwań. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiejszą moją gościnią jest Ola Kiepura. Ola Kiepura jest trenerem personalnym, pasjonatem dietetyki, naturoterapii, psychodietetyki. Jak sama o sobie mówi, bardzo mocno interesuje się również rozwojem osobistym. Wow, ale research. Kurde, trzeba było... Jeszcze książkoholik. To już właśnie chciałem zapytać. To już chciałem zapytać właśnie, czy ty masz coś od siebie do dodania? Foodie, podróżoholik, książkoholik, mama psa. Młodego. Malutkiego, szarego. Strajtka, tak, dokładnie. Harta włoskiego. Jezus, jaki to jest srajtek, masakra. Och, nawet nie chcę się gadać, ale uważam, że to jest jeden level poniżej posiadania dziecka. Wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony nie do końca, bo dziecko przynajmniej może ci nawalić w pieluchę i dopiero wtedy coś powie, albo cię ewentualnie obudzi, jeśli się drze. A pies, kurwa, budzi cię 7:20 rano i musisz wyjść. I z jednej strony masz ochotę go zabić, a z drugiej strony jak zabijesz, jak on chce tylko do toalety po prostu, nie? Masz piesoła? Tak. O. Ma jego pomka białego. O, wow. No. Tylko to jest właśnie największy minus, że 7:20 budzi. Okej. Okay. No ale to plusy i minusy. Czyli co, w miarę dobrze Cię przedstawiłem. Tak, myślę, że w 100% to, co chciałabym o sobie powiedzieć, to powiedziałeś. No to elegancko, to się bardzo cieszę. Więc pozwól, że zacznę od pierwszej rzeczy, gwoli ścisłości. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, żeby przybliżyć Twoją osobę wszystkim gościom. Jej, bardzo mi miło. Później porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku o tym, co Ty byś chciała jakby powiedzieć nam, w sensie mi i naszym gościom, i naszym widzom. Ale ja bym chciał zacząć od jednej rzeczy, bo na pewno niektóre osoby mogą Cię kojarzyć z pewnego cudownego programu o jakimś tam rajskim hotelu, czy coś w tym stylu. Więc oglądałeś? Pierwsze pytanie. Oglądałem, pamiętam Cię. Ale ze mną oglądałeś? Tak, akurat na tym skończyłem oglądać akurat na tej serii. O matko, to może zanim ja powiem coś więcej, to Ty powiedz, jak mi odbierałeś. To było 3 lata temu, nie? No tak. Ja nie pamiętam, co ja dwa tygodnie temu robiłem. No dobra, no ale jakieś wrażenie pierwsze musiałam, wiesz, zrobić, czy nie zrobiłam. No co ci powiem, no fajna babeczka z Gliwic, więc niedaleko. Z Kato. Mieszkam w Gliwicach. No to? Jeszcze. Jezus, jeśli byśmy się tak czepiali, to ja jestem z Katowic, bo się urodziłem w Katowicach, ale w ogóle tam nie mieszkałem nigdy. No dobra, no ja mieszkam w Katowicach bardzo długo. Dobrze, ale wtedy już byłaś w Gliwicach, tak? Nie, wtedy byłam w Katowicach. Ja do Gliwic dopiero przeprowadziłam się po programie. Mhm. Bo poznałam mojego... Eks. O proszę. Ale tego nie poruszajmy. Człowiek różne rzeczy robi, żeby się przeprowadzić. Dokładnie. A więc tak, chciałbym o to zapytać. Czy uważasz, że teraz też byłabyś w tym miejscu, w którym jesteś, gdyby nie ten program? Absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości. Na pewno byłabym na zupełnie innej drodze. Program mi dał bardzo dużo i dzisiaj nawet miałam pytanie, czy żałujesz, że tam wystąpiłaś? Absolutnie nie. Wystąpiłam tam 2., 3., 4. raz. To teraz drugie pytanie. Czy to była zaplanowana strategia, czy po prostu tak wyszło? Czy szłaś tam do programu z myślą, a będzie program, może se tam kogoś poznam, ale będzie fajmik? Mm-hmm. Czy po prostu jakby szłaś, żeby kogoś poznać, a to co będzie jakby potem, to już kompletnie nie wiadomo, co się wydarzy? Ja może przybliżę trochę okres mojego życia, kiedy podejmowałam tą decyzję. Byłam wtedy na takim rozstaju dróg. Bo miałam jedną opcję, jechać na statek wycieczkowy, taki na półroczny kontrakt i być menadżerem siłowni na statku wycieczkowym, który podróżował gdzieś tam po Wyspach Karaibskich. I to już jakby było dopięte, miałam podpinać umowę i dostałam możliwość od mojego znajomego, który właśnie akurat przeprowadzał tam rekrutację,
żeby przyjść na casting właśnie do jakiegoś programu. Nie wiadomo w sumie, jaki to był program. No więc ja zdecydowałam się, że pojadę na ten casting. Wszyscy moi znajomi mówili, Boże święty, co ty, to będzie jakiś Love Island? Co to w ogóle będzie, jakiś Big Brother? I wiesz, oni nam nie zdradzali w ogóle detali, co to będzie, bo tego jeszcze nie było w Polsce. Ja byłam w pierwszej edycji, więc ja miałam tak, że może to, może tamto. W sumie chciałam dokonać jakiegoś wyboru, musiałam coś zrobić, bo byłam totalnym pracoholikiem, dalej jestem, ale wtedy, wiesz, siedziałam w piwnicy, w siłowni, zamknięta. Miałam mocne problemy zdrowotne, bo pracowałam od 5 rano do 22, zero światła dziennego i to trwało przez dobre kilka lat. Bardzo byłam sfokusowana na rozwoju swojego biznesu i stwierdziłam, że muszę coś zmienić w swoim życiu i były takie dwie drogi. Stwierdziłam, że pójdę tą trochę trudniejszą. Rozumiem. To mamy coś wspólnego, bo ja też miałem pewien okres czasu, że również pracowałem w piwnicy. Wow. Na siłowni, tylko tym razem na Jawie Wrocławiu, więc to jakby, no, troszkę wyżej, ale tak odbijając od tego. Powiedz mi, bardzo często u ciebie pojawiającym się hasłem jest kobieta z pasją, pasja z kobietą. Tak. Jakbyś mi mogła przybliżyć genezę i co to konkretnie oznacza? No bo kobieta z pasją, wydaje mi się, że to jest osoba, która ma jakąś pasję, żyje sobie i coś robi w wolnym czasie, jakieś hobby, jakiś sporcik, jakaś kreatywna forma rozładowania emocji, rysowanie, malowanie, lepienie garnków, jeśli można to nazwać formą wyładowania emocji. A pasja z kobietą to raczej, wydaje mi się, że to jest ta cała aura, którą mam. I nie chodzi tu o żadną nieskromność, ale ja sama to czuję, że więcej jest we mnie tego ognia niż mnie jako człowieka. Ja mocno się miotam. Rozumiem. Czyli de facto bardziej chcesz pokazać jakby tym hasłem temperament swój niż cokolwiek innego. Bo ja to hasło jak odbierałem, to myślałem, że to będzie coś w stylu, żeby inne kobiety również sobie obudziły właśnie ten ogień, czy coś w tym stylu. A wychodzi na to, że to hasło bardziej po prostu opisuje ciebie, tak, niż twój jakby sposób patrzenia na świat, tak? Myślę, że raczej jeśli miałabym kogoś, jeśli miałabym siebie komuś przedstawić, to właśnie w ten sposób. Rozumiem. Czyli babka z temperamentem po prostu. Temperament z babką. No to jeszcze gorzej. Znaczy zależy dla kogo oczywiście. No myślę, że dla wszystkich. Dla mnie też. Czyli to nie jest sytuacja win-win, tylko sytuacja zgin-zgin praktycznie. Dramat. Nie ma miękkiej gry. Nigdy nie ma. Jak zaczęła się twoja przygoda z dietetyką i zdrowiem? Widziałem, że zaczęłaś od prowadzenia kanału na YouTubie, na którym recenzowałaś cateringi dietetyczne. Wiesz co, to nie był start. To była już jakiś tam etap. Mhm. Kiedy ja chciałam przejść na YouTube, chciałam mocniej nagrywać jakieś wideo. Ale ja mam takie okresy, że albo skupiam się na biznesie, albo na tym, co jest tu i teraz, albo zaczynam być wizjonerem i zaczynam gdzieś tam podążać jakimiś takimi swoimi, za swoimi rozkminami, za tym, co mogłoby być. No i niestety mój wiek nie do końca pozwala mi się ukierunkować na coś. Może nie, że wiek, ale właśnie może ten temperament, nie wiem. Nie chcę tutaj dywagować i rozkminiać na ten temat. Ale moja droga zaczęła się od tego, że byłam okropnym patusem. Dramatycznym. Od 13 roku życia piłam alk, chodziłam nawalona do szkoły, paliłam zioło, robiłam różne inne dziwne rzeczy. Ale to również może być, wiesz, fikcja literacka, tak? I później w wieku 17 lat tak naprawdę dopiero poznałam, czym jest sport, bo uprawiałam jakieś tam drobne, małe rzeczy, jakaś lekko atletyka, jakiś taniec towarzyski, taniec nowoczesny. Rodzice zawsze mnie gdzieś zapisywali, ale w pewnym momencie właśnie, kiedy miałam takie kilka lat mocnych melanży, dziwnych różnych znajomości, dziwnych różnych sytuacji, można powiedzieć, że byłam na dnie. Już wszyscy na mnie, wiesz, tam postawili krzyżyk. I ja w zasadzie nie wyobrażam sobie mojego życia już inaczej. Wtedy jeden z moich znajomych trochę wjechał mi na ambicje i zapisywał, on się akurat zapisywał wtedy na sporty walki, na boks, do takiego nowo otwartego, można powiedzieć, fight klubu Łukasza Wawrzyczka w Oświęcimiu. No i powiedział mi coś takiego, że Kiepura, ty byś w życiu tam sobie nie dała rady. Ja mówię,
Wypaliłam wtedy fajkę, wypiłam browara, jadłam wtedy hamburgera. Wtedy miałam chyba 17-16 lat. Mówię, ja nie dam rady. I przed tym treningiem jeszcze wypaliłam 3 szlugi, bo to było jakiś tydzień, wiesz, później, kiedy było to otwarcie. No i poszłam na pierwszy trening. No i tak się zaczęło. Tak się wkręciłam, że zmiana 180 stopni odcinka od wszystkiego, wszystkich znajomych, wszystkich używek, sport, później forma taka, że wiesz, ludzie mówili, musisz iść w to, musisz to iść, może jakieś zawody, może to, może tamto. No i sukcesywnie, krok po kroku, jakieś tam swoje marzenia realizuję. No i chyba poszło jakby ci troszkę w tym tajskim boksie, czy też w sportach walki, bo chyba byłaś na Tajlandii nawet, nie? Na jakimś obozie przygotowawczym. Tak, w zeszłym roku wybrałam się akurat na takiego tripa. To było połączone w sumie z obozem Muay Thai. I to było u ziomeczka, który nazywa się Podróże Wojownika. Nie wiem, czy kojarzysz. W Bang Tao, na Phuket. I to jest obóz, to jest w sumie takie miejsce, w którym przygotowują się sportowcy z UFC. I są tam trenerzy z UFC, więc to taki dodatkowy bonus. Było fantastycznie. 2 lata temu byłam na Bali, bo chciałam zrobić sobie kurs nauczycielski jogi. Zawsze podróżuję z takim celem sportowym. Rozumiem, czyli głównie wybierasz jakby swój cel, gdzie chcesz jakby pojechać, żeby było jakby coś aktywnego do roboty, a gdzie to będzie, schodzi na dalszy plan i coś sobie ewentualnie znajdziesz do roboty. Tak, dokładnie. I wiesz co, ja mam mnóstwo zajawek sportowych, więc chcę się szkolić w kolebce. Tak samo jak yoga jest elementem sportowym. Dlatego, że nie potrafię się ukierunkować, bo ja widzę tak wiele różnych fantastycznych obszarów w sporcie, które łączą się w całość, które dają mi jakąś określoną energię, że to jest dla mnie nieodłączne. Ja nie mogłabym pójść w jedną rzecz. Wiesz, sporty walki wyzwalają we mnie wojowniczkę. Yoga wyzwala we mnie znowu jakieś takie dziwne, spirytualistyczne połączenie z wszechświatem, jeśli mogę taką to tak nazwać. Też. Można powiedzieć, że melancholię, ale to jest coś takiego trochę jak pływanie dla mnie. Mhm. Kiedy pływam, to w ogóle się odcinam od wszystkiego i mam wrażenie, że jestem jednością z żywiołami, z wodą. To jest dziwne i brzmi to odjechanie, ale nie wiem, czy ty pływasz, pływałeś. Pływałem. Więc jest coś w tym, czy... Wiesz co, to, że na pewno jeśli pływasz, jesteś jakby w basenie i po prostu jesteś tylko ty i woda, to jest fakt, bo załóżmy, ja trenowałem dość dużo, ja miałem 10 jednostek treningowych tygodniowo, pływaliśmy po setkę kilometrów, załóżmy nawet tygodniowo, było tego po prostu w opór i jesteś po prostu przez 2,5, nawet do 5 godzin dziennie w wodzie i widzisz tylko te same kafelki dosłownie, znasz je na pamięć, jesteś w stanie je policzyć, masz je policzone wzdłuż, wszerz, wszystko i nie słyszysz nic, tylko słyszysz jakby plusk wody, więc jesteś wtedy sama z własnymi myślami. Może ty to robisz troszkę bardziej świadomie, ja na tamten moment jak pływałem nie myślałem, ja się po prostu wyłączałem, nie było nic, równie dobrze jak na takim autopilocie. Czasem na pewno się łapiesz. Steven Kotler jakby to opisuje, jakby ten od psychologii, nie od marketingu, on opisuje ten stan jako flow. Tak, to jest ten stan flow. Dokładnie, więc po prostu jakby się w niego wprowadzałem, nie myślałem o niczym, nie było nic, nie było o tym, co zjem, co później robię, czy mnie coś boli, po prostu jesteś ty i woda i masz wszystko w dupie. Więc ja do tego nie podchodziłem tak świadomie jak ty, ja wchodziłem bardziej we flow, ale być może jakby moje trenowanie się wiązało troszkę z czym innym niż jakby twoje pływanie. Bo nie? Byłeś na pewno młodszy, nie? Ja też nigdy nie pływam zawodowo. Dla mnie, wiesz, tak jak sporty walki, też nigdy nie walczyłam zawodowo. Nigdy nie wystąpiłam na żadnych zawodach kulturystycznych, chociaż miałam ku temu zajebiste predyspozycje, bo 3 lata chodziłam tak docięta, że wiesz, było widać każdą żyłę, tak? Teraz jestem w innej formie, bo już na tym mi jakby nie zależy. Teraz jestem bardziej taka ukierunkowana na ten środek, na ten balans. Też miałam epizod z tańcem. Taniec jest fenomenalny. Szczególnie takie latynoamerykańskie rytmy. Tańczyłam salsę, czacze, chodziłam na twerki i było to takim ogromnym wyzwoleniem mojej kobiecej energii. Po tym, wiesz, takim sportowo-hardkorowym zajeżdżaniu się na siłce, zapierdalanie, robienie, wiesz, martwy, 160 kilo w hip traście, podciąganie burpee, żygasz. I wiesz, później idziesz sobie na salsę raz w tygodniu i nagle, wiesz, bioderko, teges, meges, tyryryry, wszystkie babki takie... sensualne, a ty kurde trochę ruszasz jak kloc. No więc kiedy ja otwarłam się na tą swoją kobiecą sferę, stronę, to rozwaliło mi totalnie, całkowicie percepcję, postrzeganie na świat, bo zobaczyłam, że jest po prostu coś więcej.
Ja znowu a propos tańczenia jestem tragiczny. Ja jedyne lubię muzykę po prostu posłuchać, a okay. Do tańca jest absolutnie masakra. Okay. Ja mam zawsze jeden mój wymarzony punkt na dyskotece. To jest przy jakimś wygodnym filarze albo ścianie. Może znaczy, jeszcze jest czas, żebyś się na to tworzył. No. Wiesz co, mnie to jakoś nigdy nie bawi. Inaczej, kiedyś jak byłem młodszy, to lubiłem chodzić do klubów. Naprawdę lubiłem i jak to się ładnie mówi, muzyka mi nie przeszkadzała. Teraz nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w klubie, chyba rok temu. No ale to jest tak, to w ogóle nie jest to. Musisz iść do takiego klubu latino, zobacz jaka tam jest energia. Ci być ludzie może, tam się kotłują. Bardziej mi chodzi o to, że jeśli jak już idę do klubu, że już dobra, ktoś mnie namówi, żeby sobie potańczyć, to ja nie znoszę tego, że zawsze tam jest jakiś napruty Paweł, który tańczy tak na całym jakby parkiecie, że zawsze na ciebie wpada, okay. Zawsze cię popycha. Okay. To ja wtedy dosłownie po trzech takich jakby rzeczach mam ochotę mu strzelić. Ja zero jakiegokolwiek fanu, tylko po prostu się nakręcam i mam tego dosyć. Dlatego też może mam takie podejście po prostu do tego wszystkiego. A tak to jeśli chodzi o taki klub, no to we Wrocławiu jest właśnie taki klub ala dla niedobitków, można to nazwać. W wakacje naprawdę polecam jakby tam pójść. Maniana się nazywa. I tam masz jakby to na dziedzińcu kamienicy, w samym centrum Wrocławia. Wychodzisz stamtąd o godzinie 9, widzisz pełno ludzi w garniturach, którzy idą do pracy, a ty załóżmy kończysz wieczór i wychodzisz załóżmy dopiero z klubu, nie? No, nice. Naprawdę przyjemne, ale też właśnie są tam takie rytmy nieoczywiste, takie właśnie troszkę bardziej latynoskie. No zupełnie co innego, naprawdę bardzo fajne. Muszę się wybrać w takim razie. Zapraszam. Dzięki. No, oficjalnie zaprosiłem, więc maniana też afiliacja, jak najbardziej zapraszam. Olu, widząc po tobie, jaka jesteś, jaką masz energię, jakim wulkanem wręcz energii jesteś, mniej więcej coś w tym stylu, chciałbym zapytać, co robisz, że utrzymujesz jak tak wysoki poziom energii przez cały dzień? Widziałem, że dzisiaj byłaś na sesji fotograficznej, później podpisywałeś kontrakt, czy tam wczoraj podpisywałeś kontrakt u notariusza, później siłownia, jeden, drugi, trzeci trening, teraz jesteś tutaj. Czy to jest coś, jakieś twoje rytuały, co robisz, jakaś suplementacja, czy po prostu jakby tak masz od urodzenia? Wiesz co, tak nie było przez długi czas, bo... Borykałam się z niezdiagnozowaną niedoczynnością tarczycy właśnie przez te wszystkie moje pracoholistyczne zapędy, bo sam wiesz jak to jest, jak nie wychodzisz na światło dzienne, te hormony zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować, więc ja przez ten swój okres czasu, w którym no bardzo długo pracowałam, nie zwracałam uwagi na swoje zdrowie, tylko dojeżdżałam się bardzo niskim bilansem kalorycznym, bo chciałam mieć non-stop kratę na brzuchu, więc 3 lata miałam kratę na brzuchu bez... No pokażę ci później zdjęcia, to naprawdę będziesz w szoku, że w takiej formie potrafiłam chodzić 3 lata bez żadnego offu, bez żadnego schodzenia z tego. I niestety to doprowadziło do tego, że ta niedoczynność tarczycy pogłębiła się do takiego stanu, że włosy wypadały mi garściami. Ja miałam bezsenne noce. Wpędziło mnie to w depresję. Były tam różne inne dodatkowe zaburzenia, od jelitowych przez jakieś takie bardziej, bym nawet powiedziała, no super, super depresyjne stany, jakieś myśli samobójcze. Wiesz, to komuś może to się wydawać dziwne i przesadzone, ale osoby, które w tym były i które miały również zaburzenia odżywiania, bo to oczywiście, że były zaburzenia odżywiania, przez ortoreksję, anoreksję, napady bulimiczne, to wszystko gdzieś tam było tak mocno w mojej głowie już... Na takim poziomie się zafiksowałam, że to doprowadziło mnie do totalnej ruiny. Twarz w ogóle taka... Jezus, jak ty byś mnie widział, to naprawdę byś powiedział, że to nie jest, że to nie byłam ja. No wyglądałam z 10 lat starzej. No, no dramat. No cały czas sucha skóra. Koszmar. I wtedy też zaczęłam się mocniej diagnozować na tą swoją niedoczynność tarczycy. Niestety, ale musiałam się położyć w szpitalu. Znaczy stety, bo w sumie to dzięki temu mi to wykryli. Wtedy też... Miałam bardzo niski poziom energii, cały czas jakieś zaburzenia, insulina, glukoza, tam totalnie to było rozpierdzielone. Wszystko, wszystko, wszystko. Miałam zaledwie 22, 23 lata, 21, 2. Tak, w takim byłam wieku, już się doprowadziłam do takiego stanu. Nie miałam 2 razy okresu, jeden raz przez rok, drugi raz przez pół roku właśnie przez to wszystko, więc no też głupota z mojej strony, ale ta forma była dla mnie ważniejsza, tak, niż okres. No fajnie, nie muszę wydawać na tampony. Fajnie, nie mam okresu, nie boli mnie brzuch, wiesz co chodzi, szukam plusów, nie? Pozytywna dziewczyna, czego się nie zrobi, nie, dla dokładnie. Formy. No wariactwo, no ale to ja nie jestem jedyna w tym, tak? Więc wiem, że niektórzy ludzie mogą się tutaj ze mną identyfikować, utożsamiać.
Więc udało mi się to zdiagnozować. Na szczęście teraz już mówię, trafiłam do tego szpitala i tam zrobili mi kompleksowe badania. Pamiętam, że wtedy w tym szpitalu, bo zawsze tak jak się idzie do takiego szpitala, to cię ważą na początku, nie? Ja ważyłam 49 kilo. Teraz ważę 60, więc ważyłam 10 kilo mniej. Ponad. I ja mówię do tego gościa, który mnie waży, ja mówię, Jezus, jaka jestem gruba, nie? Bo ja chciałam ważyć 45 kilo, mówię, nie, pani musi iść do psychologa. I oni mnie normalnie w tym szpitalu, na tym, wiesz, 3-dniowym pobycie wysłali do psychologa, nie? Gadałam z tym psychologiem tam w ogóle o jakichś tam swoich jazdach. Ale wtedy jeszcze tego nie do końca to kumałam, no. Wydawało mi się, że forma to jest najważniejsza, to jest cel życia, żeby mieć kratę na brzuchu, że to da mi szczęście, a to wcale mi nie dawało tego szczęścia, byłam super nieszczęśliwa, bo cały czas musiałam zapieprzać, nie mogłam chodzić ze znajomymi na nic do fajnego do jedzenia, nie spędzałam z nimi czasu, bo byłam głodna, nie miałam faceta, bo bardziej jarał mnie Snickers, więc wiesz, miałam zafiksowane to tak, no bardzo zaawansowany poziom. No i wtedy też, tak jak mówię, trafiłam do tego szpitala, dostałam te leki, trwało to jakiś czas, no bo wiadomo, że te działanie leków to nie jest po pierwszym, drugim, trzecim dniu, ale po kilku tygodniach, 3, 4, 5 tygodni to, żeby to faktycznie zaczęło działać. No i zaczęłam wychodzić z tej niedoczynności tarczycy, przestały mi wypadać włosy, zaczęłam się normalnie wysypiać. Wtedy też równocześnie moja psychiatrka zdiagnozowała mi depresję kliniczną, więc zaczęłam brać leki na depresję. Myślę, że miesiąc, 2 miesiące po tym. No i wtedy to już w ogóle zaczęłam się czuć fantastycznie. Pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy faktycznie te leki zaczęły działać, że ja obudziłam się i normalnie czułam, jak normalnie mi ktoś jakimś blaskiem przyświecił. No to naprawdę były takie doznania. Więc nie było tak zawsze. Długi czas borykałam się z takimi swoimi problemami, zaburzeniami, nie dość, że hormonalnymi, to jeszcze psychicznymi, no bo depresja to jest zaburzenie takie psychiczne, nie? Cały czas jesteś w dole, myśli samobójcze i te sprawy. Więc nie było tak zawsze. Później, akurat po hotelu, zaczęły się u mnie problemy z jajowodami. Przez rok nie mogłam się zdiagnozować, co mi się... Nie mogłam dojść do tego, co mi się dzieje, bo sam pamiętasz, jak było na początku pandemii. Nie chcieli przyjmować do lekarza, bo miałeś gorączkę, czy bardzo trudno było się dostać. Ja miałam cały czas stany zapalne w jajowodach, więc miałam cały czas gorączkę, gdzie norma, to było CRP albo OB, nie pamiętam. Norma była do 14-15, ja miałam 125 przez pół roku. Mhm. Nikt nie wiedział, co to jest, więc ja chodziłam wszędzie. Do nefrologa szukałam, czy to nie jest w nerkach, bo miałam mega opuchnięty brzuch. Szukałam, czy to nie jest w jelitach, czy to nie jest IBS, czy to nie są jajniki, czy to... Z każdej strony, tak? Kolonoskopia, gastroskopia, wszystko mówię. Róbcie wszystko, bo ja już nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować. Wtedy też zaproponowali mi walkę na Fame MMA. Miałam podpisany kontrakt na 3 walki. Już się przygotowywałam do tego. No ale nie byłam w stanie trenować. Ja robiłam trening, ja musiałam leżeć 20-30 minut. Mnie tak bolał brzuch, ja nie wiedziałam, co mi jest. Po prostu to był dramat, ja mdlałam z bólu, nie? I to trwało przez rok. Tak myślę, że przez pół roku nie wiedziałam kompletnie, co mi jest. Po pół roku zaczęłam tak już hardkorowo szukać tej przyczyny tego problemu. No i gdzieś tam znalazł się ginekolog, który po kilku wizytach wysłał mnie już na takie badania znowu do szpitala. I wiedziałam, że tam znowu spędzę kilka dni, ale to też był COVID, więc te wizyty się przekładały. No i gdzieś tam to wszystko trwało przez rok, zanim ja w ogóle trafiłam do tego szpitala, miałam tą operację i powycinali mi tam różne, nie wiem co tam było, no coś tam się znajdowało, wycięli to i dalej ten brzuch mnie bolał, ale zaczęłam chodzić na akupunkturę, która całkowicie uśmierzyła mój ból. Także cieszę się bardzo, że już się z tym nie muszę pierdolić, bo to był naprawdę koszmar. Także wiem coś o tym. A propos akupunktury, jeszcze na szybko wtrącę. Ja kiedyś miałem takie doświadczenie, które od tamtego momentu nabrałem takiego szacunku do właśnie takich tradycyjnych metod, że to jest niesamowite. Ja miałem wtedy dość duży problem, bo grałem rekreacyjnie w piłkę z kolegami i mi powięź, to jest taka część jakby mięśnia, mniej więcej można do takiej analogii się uprościć, worek wokół mięśni, o, zaczęła wchodzić mi pod piszczel i po prostu zaczęła się tam przylepiać, nie było kompletnie jakby, ta łydka kompletnie nie była odżywiona do tego stopnia, że ja nie umiałem chodzić praktycznie.
No i w tym momencie poszedłem właśnie do jakiejś babeczki, która wykonywała akupunkturę i ona powiedziała, że rozluźni jakby mi wszystko tam na zasadzie, ale przy okazji też, żeby rozluźnić jakby u mnie cały organizm mniej więcej, żeby to też puściło. I zaczęła mi wbijać igły w ucho. Ja mówię, Wojtek, tu ci wbijam jedną igłę, ona jest za to odpowiedzialna. Tu drugą za to, tu trzecią za to. Ja mówię, a teraz czwartą ci wbiję, ona jest odpowiedzialna za przeponę. Ja mówię, dobra, no okej, no tam pieprzenie, jak może być igła w uchu za przeponę odpowiedzialna. No i wbiła mi to, no i tak siedzę, 30 sekund. Ja nie umiem oddechu złapać. Ja mam wrażenie, że ja się zaraz tam uduszę dosłownie, jakby ktoś, nie wiem, auto mi postawił praktycznie na klatce piersiowej. Ja do niej już tak ostatkiem siły mówię, ja oddychać nie mogę. Ona mi tylko wyciągnęła tą igłę odpowiedzialną za przeponę i nagle się poczułem, jakbym pierwszy raz w życiu mógł złapać pełen oddech w płuca. Miałem tak to przyblokowane przez igłę w uchu. Od tamtego stopnia no pełen szacun dla tego i wiem, że to naprawdę potrafi dość mocno działać. Nie? Akupunktura jest fenomenalna. Ja wiele osób posłałam po swoich doświadczeniach właśnie na akupunkturę. Dziewczyna, która miała mieć operację na kręgosłup i już tam lekarze tam miesiącami też była diagnozowana, też miała na przykład takie momenty, że musiała 3-4 godziny dziennie leżeć, bo po prostu tak bardzo bolały ją plecy, nie była praktycznie w stanie chodzić. Ja nie pamiętam, jaki tam był konkretnie problem, ale też zaczęła chodzić właśnie do tego gościa, do którego ja chodziłam, do Damian Raka z Gliwic, polecam naprawdę, super ziomek. Praktycznie myślę, że w naszym wieku, a taka wiedza petarda, no gość jest przekotem. I zaczęła do niego chodzić, 3 razy była, nie ma bólu. Nie ma nic, nic się już nie dzieje. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. To jest, mi też wbijał w ogóle Damian, wiesz, gdzieś tutaj w oko, igłę, w brzuch, w palec, u stopy. No i podziałało, działało. Też myślę, żeby iść w tą stronę akupunktury. To jest zajebisty temat. Tylko nie wiem kiedy. No, jak ty tyle robisz, to właśnie to trochę tego jest. Ja mam właśnie tego znajomego, który był moim fizjoterapeutą, jak trenowałem właśnie we Wrocławiu pływanie. To on teraz się rozwija do tego stopnia właśnie w tej dziedzinie tradycyjnej medycyny chińskiej, że on zdaje wszystkie egzaminy. Ja nawet nie wiem, czy on jest jakimś wykładowcą na chińskiej uczelni, po chińsku wykłada. Fajnie. We Wrocku? Tak, on jest we Wrocku. No. No, że przekot absolutny, jeśli o to chodzi. Ale wracając do tematu twojej energii, bo powiedziałeś, że nie było tak nigdy. Co robisz teraz, żeby tak było? To jest kwestia nastawienia, rozwoju osobistego, jakieś codzienne rytuały, lepsze odżywianie to na pewno i lepsza suplementacja, bo już nie jesteś, że tak powiem, tak skrajna. Wiesz co, ja wtedy się suplementowałam fantastycznie, ja miałam super dopiętą dietę, makro się składało co do 1 grama, tylko że był to permanentny bilans ujemny, non-stop. To gruby bilans ujemny, bo ja myślę, że miałam zapotrzebowanie przy takiej aktywności z 2500, a jadłam 1600 kalorii, 1800 max, no bo przecież nie więcej nie mogłam. To tak długoterminowy bilans ujemny, no wpływał dramatycznie na to, co się działo w moim organizmie. Teraz jem tak, jak czuję. Jak czuję się głodna, jem. Jak nie czuję się głodna, to po prostu nie jem. Więc nie jestem na żadnej diecie, jestem na diecie pudełkowej. Nie liczę makro, po prostu staram się ruszać i bardzo dobrze się czuję. Tak jak jest teraz, tak ma być. Nie przygotowuję się do żadnych zawodów. Ja nie żyję ze swojej sylwetki. Żyję z tego, że mam wiedzę, jak pomóc moim klientom, którzy są bardzo często na takiej drodze, że po prostu chcą schudnąć. Więc jak najbardziej jestem w stanie im, wiesz, ułożyć dietę taką, żeby zredukowali, ale od razu mówię, że to nie jest na zawsze, że ty się nie skupaj na tym, że ty będziesz cały czas na tym jadłospisie. Ty musisz się nauczyć intuicyjnie jeść, bo wiadomo, że jak ktoś ma nadwagę, no to intuicyjnie nie do końca będzie mu to wychodziło, więc musi tam zredukować 10-15 kilo, czy czasem wystarczy tylko 3, żeby ta dziewczyna czuła się super. No ale wiadomo, że później te zdrowe nawyki gdzieś tam powodują, że ta waga nie wzrasta. A co do mnie, to przede wszystkim jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy, ja mam niedoczynność tarczycy, to leczenie jest bardzo ważne. Dobra dawka, odpowiednio dobrana dawka metodą prób i błędów. Bo wiadomo, że lekarz nie będzie wiedział, czy ty się dobrze czujesz, bo idziesz do niego raz na 2-3 miesiące, biorąc tam jakąś dawkę przez długi okres czasu, no i on ci mówi później, dobra, to 50 mniej, czy tam 25 mniej, 25 więcej. Ale ja to trochę dobrałam pod siebie. Także jestem na dawce, którą lekarz oczywiście mi przepisał, ale cały czas kontroluję to bardziej tak, jak ja czuję. Tak jak mówię, nie liczę kalorii, jem mniej więcej tyle, ile potrzebuję, trenuję,
nie mam cały czas takiego wysokiego poziomu energii, bo bywam zmęczona. Oczywiście, że budzę się zmęczona, bo wiesz, no idę na siłkę o 23, wracam o 24, kładę się spać. Też często zaburzam sobie ten rytm dobowy, ale przez ilość moich aktywności dziennych, no po prostu nie jestem w stanie zawsze trenować w tych godzinach, kiedy bym chciała, tak? No, to też nie jest tak, że ci wszyscy ludzie, tak mi się przynajmniej wydaje, sukcesu, oni zawsze, wiesz, tryskają energią. Każdy ma gorsze dni. To jest to, co nie pamiętam, w którym podcaście ostatnio to padło. Nie wiem, czy u Przemka Górczyka to nie było. Teraz nie pamiętam z kim. U Przemka Górczyka to było i właśnie tam ktoś powiedział, że wszyscy ci ludzie sukcesu, co zapierdzielają od rana do nocy, no to biznesy, później treningi i tak dalej, to na nich patrzysz i mówisz, kurde, oni rzeczywiście zapieprzają, ale w momencie, w którym oni odpoczywają, przez miesiąc nic nie zrzucają, ty nie widzisz tego, że oni odpoczywają. Ty cały czas masz w głowie, że oni są na najwyższych obrotach. Dokładnie. 110% non-stop. A tak niestety nie wygląda życie. Przynajmniej nikt nie jest w stanie tak bardzo długo uciągnąć, bez żadnych zewnętrznych jakby suplementów, ale nie to jest zbyt gruby temat, jeśli żeby to poruszać. A po drugie, prędzej czy później ten organizm będzie musiał powiedzieć stop, ja teraz muszę naładować baterię, wyłączam się na przykład. Nie? Dokładnie, no także też wiele ludzi po prostu zawala różne tematy. To nie jest tak, że te osoby, które są super high performance, oni wszystko mają dopięte na 100%. Ja też już od lat, bo mam swoje studium treningu personalnego, wiesz, pracuję z ludźmi i oni, ludzie, którzy przychodzą na treningi personalne, zazwyczaj to są jakieś osoby, które mają coś wspólnego z biznesem, no albo po prostu mają tak wysokie stanowisko, że mogą sobie pozwolić na to, żeby za te treningi personalne płacić. I znamy mnóstwo kobiet, facetów, którzy mają ogromne firmy, rozwinięte biznesy w każdej praktycznie branży i wiesz, i chcą być równocześnie dobrym tatą, mamą, bizneswoman, chcą jeszcze mieć formę, chcą jeszcze poczytać książkę, no a kiedy to wszystko pomieścić? Ludzie zawalają po prostu pewne obszary swojego życia. Bardzo ciężko jest być zbalansowanym, kiedy no, po prostu masz masę obowiązków. To jest praktycznie, już dochodzimy do takiego zarządzania czasem, gdzie musisz sobie wybrać priorytety, te rzeczy, które absolutnie musisz się zająć, które są ważne i fajnie by było się zająć, i są rzeczy po prostu nieważne, które wypierniczasz. Nawet jeśli są delikatnie ważne, no to tamte po prostu mają tak wysoki priorytet, że nie możesz sobie pozwolić na realizację tych, więc zawsze jest coś kosztem czegoś, nie? No mi na przykład ludzie, wiesz, mówią, że wow, ty tyle rzeczy robisz, ja pierdzielę, ty masz czas na to, jak ty to układasz w ogóle wszystko? Ja nie mam dzieci. Mam psa, który wymaga, wiadomo, że tam 3 razy dziennie z nim wychodzę, pobawię się z nim. Staram się poświęcać mu oczywiście jak najwięcej czasu, no ale jestem singielką. Nie mam faceta, nie spędzam z nim czasu, on mi nie truje dupy, poleż ze mną Netflix. Nie, no i idę sobie wieczorem na trening, tak, popykam się z chłopakami, pocioram się z nimi po macie. No i jestem usatysfakcjonowana, mam czas po prostu, żeby pracować, rano wstać. No chce mi się, no bo tak naprawdę... Takie mam ambicje, no. Ja powiedziałam sobie, że do 30 chcę być na liście Forbesa i nie ma w ogóle innej opcji. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię do końca. Mam jakiś plan, jest jakaś droga. Tak właśnie, kurde, zegarek tyka trochę, nie? Cyk, 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 26,5. Jeszcze spokojnie. Spokojnie, 3,5 roku. Ja mam jeszcze trochę więcej czasu. No, właśnie. Z gównażerem się spotkałeś dzisiaj. Nie, Siusiek. Co? Siusiek. Dokładnie. Czyli efekt jest taki, że dla ciebie kluczem do... wysokiej energii, wysokiego poziomu kreatywności i zadowolenia z życia jest po prostu ustawienie tego życia pod siebie i robienie tego, czego tak. się kocha, co się lubi, i nie tracenie czasu rzeczy, na które cię nie rozwijają i których nie chcesz po prostu robić. Może to jest smutne i to jest bezwzględne, ale ja odcięłam od siebie ludzi, którzy nic nie wnoszą do mojego życia. I ja nie mówię, żeby kierować się interesownością, tak, w relacjach, ale były pewne osoby w moim życiu, które... znalazły się przypadkowo, które bardzo chciały w nim być, tak? Wiesz, jak to jest. Często ktoś się do ciebie przykleja, no i po prostu to trzeba odkleić. Jeśli ta osoba nie do końca pozwala ci rosnąć, ale boi się, że ty uciekniesz, więc zatrzymuje cię. To jest ostatnio bardzo przerabiany i bardzo omawiany temat. Właśnie to, że jak wybierać sobie znajomych, z którymi jakby spędzasz czas, bo nie oszukujmy się, jest takie dobre powiedzenie, Rafał Mazur go dość często używa, że zadawaj się z kulawym, niedługo sam będziesz kuleć. Dokładnie. I mniej więcej to jest na takiej samej zasadzie, że jeśli spotykasz się z osobą, która przychodzi,
kurwa, ale mi się nie chce. Jezus, znowu coś, a w tej pracy takie debile. I non stop jakby tą dawkę takiej negatywności wpuszcza w twoje życie, sama niedługo tak zaczniesz myśleć, nie? Dlatego to jest ważne, żeby zrobić sobie taką analizę swojego własnego otoczenia. No i niestety trzeba niektóre osoby dość brutalnie mówiąc odstrzelić, żeby samemu iść bardziej do przodu. Pau, pau, pau. Dokładnie. Tylko zdmuchnąć jakby później tylko dym z lufy i do widzenia. I się cieszyć własnym życiem. I się cieszyć własnym życiem. Kill Bill. Dokładnie. Wczoraj podpisywałaś akt notarialny, z tego co pamiętam. A propos Medicany. Tak. Jakbyś mi mogła coś opowiedzieć o tym projekcie? No zostałam wiceprezeską. O kurczę. Wow. Autosłużbowe jest? Mam ze swojej starej firmy autosłużbowe, słuchaj. No. Jest okej. Wiesz co, to auto to nie jest dla mnie priorytet w ogóle. Fajnie jest jeździć dobrą furą, oczywiście, ale to nie jest mój priorytet w biznesie, żeby konsumować te pieniądze. Raczej jara mnie rozwój i bardziej bym powiedziała sam fakt, że uda mi się stworzyć coś wielkiego, że być może tak prosto to zabrzmi, ale ludzie są ze mnie dumni, są pod wrażeniem, inspirują się mną. Mają poczucie, że da się, że można, jak się bardzo chce. Tak, Medicana to jest mój w sumie projekt, znaczy mój projekt. Ja jestem w tym projekcie od 2 miesięcy, ale skupiam się na tym teraz bardzo mocno. Chcemy właśnie z Błażejem, z CEO Medicany, rozwinąć to jeszcze mocniej. No bo Medicana była bardzo mocno kierowana tak w sportowy sposób. Powiedz może najpierw wszystkim, którzy nie są jakby zaznajomieni z tematem, okay. Czym jest Medicana, czym się zajmują. Bo sama nazwa już coś mniej więcej jakby mówi o tym wszystkim. Medicana zajmuje się połączeniem... wykorzystujemy moc natury, moc naturalnych składników, żeby poprawiać naszą koncentrację, regenerację, sen i ogólnie nastrój. Są to produkty z CBD. Mamy olejki, mamy suszę. Teraz też poszerzamy asortyment o suplementy. Będziemy mieć różne adaptogeny, rzeczy z fajnymi grzybami, z fajnymi dodatkami. Ale to już wkrótce. Teraz otwieramy 14 sklep we wrześniu. O proszę. Franczyzowy. To na pewno później gdzieś wrzucimy link jakby do opisu tego, żeby pewnie. Każdy mógł sobie podejść i zobaczyć. Zbijaj, zapraszamy po produkty. No to przyjadę. Kiedyś na pewno przyjadę. Bo mnie jarają znowu, bardzo lubię słuchać o tych rzeczy takich stricte biohakerskich. Mm-hmm. Więc wszystkie adaptogeny i tak dalej, no to mi ryje łeb. Ja się tak. Jak przeglądam taką stronę, ja się czuję jak dziecko w sklepie z zabawkami. Będziemy mieć 2 produkty właśnie adaptogeny. Tylko z drugiej strony czuję przed tym taki respekt, tak. Że absolutnie nic na własną rękę. Ja się tego boję z drugiej strony, że ja wiem, że w tym jest, to jest taka siła, tak mocne narzędzie, że ona może działać cuda. To prawda. Ale może zrobić to w zupełnie drugą tak stronę. Tak jak wszystkie suplementy. Może wiadomo, nie wszystkie, ale już takie, mówmy o takich ziołowych, bardziej specjalistycznych. Czyli co, teraz zostałaś wiceprezesem. Tak. Jakie są wasze plany rozwojowe, oprócz tego, co wspomniałaś? Mm-hmm. Czy macie już jakiś tam określony cel, gdzie chcecie być, załóżmy, za 5 lat? Chcemy być największą firmą w Polsce. Produkującą i myślę, że o sprzedaż to nawet... nie do końca nam chodzi. Chodzi nam raczej o taką, o szerzenie takiej wizji, takiej misji, którą jest właśnie ten zdrowy, zbalansowany styl życia i również właśnie wykorzystywanie tej natury w tym wszystkim. No bo już nie od dziś, nie od 10, nie od 15 lat ludzie korzystają z naturoterapii, z ziół. Nasze babcie z tego korzystały, ich babcie. No to jest mega ciekawy i mega rozwojowy ogólnie temat, tylko z tego co ja widzę i co sam czytam jakby na forach, to jest też bardzo mocna, bardzo modna branża, która się dość mocno rozwija, mm-hmm. dość szybką ekspansją i mam wrażenie, że oprócz takich ludzi z wizją i pasją jak wy, jest też bardzo dużo osób, które z byle czym chcą po prostu wejść na tą falę, jak najszybciej jakby się na nią wspiąć, jak najwięcej zarobić, zamknąć, sprzedając obojętnie jakie gówno. Panie, my mamy produkty ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii. Inno najwyższa jakość, synek. Inno. No tylko widzisz, ale przez to, że są jakby takie patole jakby na rynku, później jakby ten... Inaczej. Ja przez to, jak dużo widziałem takich produktów, które nie działają albo są delikatnym skamem, ja dość mocno musiałem się przekonać do tego typu produktów.
Ja wiem, że sporo osób również dalej ma taką świadomość, że musi się po prostu do tego przekonać. Więc z tego, co ja wiem, nie znam się do końca na tej branży, ale z tego, co obserwuję, to może być wasze największe wyzwanie jakby w celach rozwojowych. Żeby właśnie te osoby, które kiedyś się tym dość mocno skaziły, żeby znowu je przekonać do tego, żeby im pokazać, że naprawdę jakby to ma sens i moc. Teraz pracujemy nad rebrandingiem marki, bo tak jak wspomniałam, ona wcześniej była mocno kierunkowana do sportowców, bo CBD w dużej mierze uśmierza ból i poprawia tą regenerację, ale też właśnie przez to, że ja wchodzę do tej marki, do tej firmy, chcemy też otworzyć drogę takiej większej świadomości, którą chcemy szerzyć wśród przedsiębiorców lub ludzi, którzy pracują umysłowo. Bo CBD też mocno poprawia koncentrację. No właśnie ten fokus jest bardzo ważny. Tak, nie wiem, czy ty tak masz, że rozpraszasz się w ciągu dnia. Ja mega często. Mam ogromny problem z tym, żeby wejść w tak zwany deep work. Dokładnie. Czyli się poświęcić po prostu na 3 godziny i robić to, co muszę. Pomagają mi w tym dość mocno jakby tryb nie przeszkadzać w telefonie, tryb samolotowy i tak dalej. Ale jednak i tak... no. Każdy praktycznie z nas jest delikatnie uzależniony od tej technologii. To już jest odruch, nawet o nim nie myślisz. Musisz go odpalić, zobaczyć, jakie są powiadomienia, kto napisał, czy coś się zmieniło, ilość lajków i tak dalej. Więc ja Dokładnie. Mam z tym ogromny problem. Dokładnie, dlatego wiesz, no też tutaj myślę, że to CBD ma szerokie spektrum zastosowania i dodatkowo też, co jest no niestety nieodłącznym elementem wystawiania się na promieniowanie tego światła z telefonu, no to jest gorszy sen, tak? Więc CBD też tutaj bardzo fajnie nam pomaga. To jest dla mnie, to jest idealna branża, w której ja mogę się spełnić. No to dobrze, to na pewno o tym będę chciał porozmawiać z tobą przy okazji następnego odcinka. Dobrze. No bo co, chyba na dzisiaj to, co chciałem osiągnąć, to osiągnąłem. Przedstawiłem cię mniej więcej. Wszyscy ludzie zobaczyli, że jesteś wulkanem energii, że masz ogromną pasję jakby do sportu, do podejścia jakby do życia, do energii, że można ci zaufać, można tak powiedzieć. No i przy okazji następnego odcinka na pewno już teraz mówię, żeby wymusić na tobie przygotowanie w danym kierunku. Na pewno chciałbym więcej posłuchać o CBD, o tym, jak Jasne. To wpływa na nasze zdrowie, na naszą regenerację, na naszą kreatywność, jak wy z waszą ofertą możecie pomóc. Nie, od razu powiem, to nie jest lokowanie produktu. Wczoraj się dowiedziałem. Słucham? Nine. Dokładnie. Wczoraj się dowiedziałem, że zostałeś, znaczy teraz się dowiedziałem, kim zostałeś jakby w Medicanie. Widziałem, że tam parę razy oznaczałeś coś z Medicany, ale nie wiedziałem do końca, co to jest. Mm-hmm. Więc mnie ta branża bardzo jara, bardzo mnie ten temat będzie interesować, więc na pewno o tym sobie porozmawiamy. No i co? I o wielu innych rzeczach też sobie porozmawiamy. No oczywiście, ale kto powiedział, że to będzie tylko jeden odcinek serii no o zdrowiu dobła. Z tobą? Dobła. No. Bo tak to my byśmy tu mogli przez 6 godzin gadać. Okej. No. Ja jeszcze może tak napomknę, bo zapytałeś mnie, jaki jest nasz cel. Ja mam też taki swój trochę mniejszy cel, bo chciałabym oprócz tego, że właśnie promować tą markę w Katowicach, założyć takie centrum właśnie naturoterapii, w którym nie dość, że będzie możliwość przyjść, zobaczyć sobie produkty, kupić je na miejscu stacjonarnie, bo nie ma takiego sklepu w Katowicach, to również będzie tam akupunktura, studio masażu i studio jogi. Super, brakuje takich miejsc. To jest mój cel. Wiesz, czego ja jeszcze dość mocno kiedyś szukałem? Mm-hmm. Nauki delikatnej medytacji. O. Mnie medytacja bardzo interesuje, nie ukrywam, nie praktykuję jej od dawna, ale jak ją praktykowałem, widziałem ogromne różnice w moim postrzeganiu świata. Miałem wrażenie, to jest delikatne, ktoś śmieszne, jeśli ktoś tego nie przerabiał, może nie zrozumie, o co w tym chodzi, ale miałem wrażenie, że ja... Drugi ja jakby siedziałem za sobą i mm-hmm. wszystko się działo w połowie zwolnionym tempie. Miałem dużo większą łatwość formułowania zdań, wyciągania jakichś wniosków. Mm-hmm. Zupełnie inny poziom jakby fokusu. Nie działo się to wszystko tak szybko. Wiem, o co chodzi. Ja miałam kilka razy doświadczenie wyjścia z ciała. Myślę, że to też bardzo mocno zmieniło moją podróż właśnie życiową, bo pierwszy raz miałam właśnie, kiedy zaczęłam się interesować mocno rozwojem osobistym i zaczęłam słuchać Antonego de Mello, Przebudzenie na YouTubie. I wtedy też właśnie wchodziłam w stan głębokiej medytacji i obserwowałam siebie nie jako ja, tylko jako zupełnie inny byt. Obserwowałam byt z bytu i byt z bytu, czyli byłam w ogóle w zupełnie innym stanie jakby świadomości, czymś, co obserwowało to wszystko, co obserwuje mnie. Dziwne, odjechane, ale właśnie dzięki temu też mam taką... Właśnie myślę, że dzięki temu jestem w stanie być
tak bardzo emocjonalnie spokojna, stabilna, odcięta od tego wszystkiego, co się w dużej mierze negatywnego dzieje w moim życiu, bo po prostu wiem, że ja to nie do końca ja. Że patrząc na to wszystko, co się dzieje z zupełnie innej perspektywy, po prostu oceniasz jakiś bieg wydarzeń i niekoniecznie to jakby odbierasz emocjonalnie. Ja mam właśnie Rafała Mazura akurat na telefonie. Przypomnienie. Wszystko jest neutralne. Ty jesteś twórcą znaczeń i wartości. A to jak się możemy tak pochwalić, to ja mam tapetę od niego, jeśli chodzi o karty i od Marcina Osmana. No. Te, które ja mam teraz wybrane. Rób wszystko, co trzeba, by mieć wszystko, co chcesz. Drugie. Masz więcej okazji do tworzenia niż Bóg, bo Bóg siódmego dnia odpoczywał. Trzecie. Dyscyplina jest najwyższą formą miłości własnej. Czwarte. Lepiej spierdolić niż nie spróbować, ale najlepiej nie spierdolić. Piąte. Żadnego opierdalania się, żadnego bycia pizdą. I szóste. Gdy ty zajmujesz się procesem, wyniki zajmą się same sobą. Perfect. Widzisz, ja znowu i te karty, to co jakby sam rozmawiałem z Marcinem, Marcin powiedział, że te karty idealnie zawsze do ciebie trafią, na jakim etapie jakby życia jesteś. I te karty idealnie pokazują to, że ja mam problem z deep workiem. Ja i tak mam listę zadań, ale jednak ten telefon czy różne rozpraszacze na mnie tak działają, że ja mam po prostu z tym problem i ja muszę to sobie przypominać, że ja mam wziąć się do roboty i zrobić to, co ma być zrobione po prostu. To następnym razem o tym jeszcze pogadamy. To dobrze, mam nadzieję. Tak, jest fajna książka, Deep Work. Tak? A to Praca a propos, głęboka. Czekaj, bo jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć. Kat Newport? Jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, no. Taką delikatnie a propos świadomości. Dość często ostatnio słyszę, że jest jakaś metoda, która polega na hipnozie do tego, żebyś zobaczyła, kim byłaś, kim Kat twoja Newport. Dusza była Newport. W swoim poprzednim wcieleniu. I to podobno... Kroniki Akaszy, byłam na tym. Tak? Powiedz mi coś o tym, bo jestem tak szalenie tego ciekawy, ale non stop mi to umyka, żeby się tym bardziej zainteresować. Powiem ci tak, to jest trochę już myślę odjechane mocno z takiej perspektywy normalnego człowieka, ale jest to związane z mocnym regresowaniem się w medytacji. To jest medytacja bardzo często prowadzona i ktoś, kto ją przeprowadza, ściąga cię odpowiednimi pytaniami do twoich przeszłych wydarzeń z życia i bardzo często taka osoba też musi mieć umiejętności lub jakieś takie talenty związane z byciem medium i ona trochę łączy się z twoją podświadomością i w sumie to może być też, wiesz, odbierane w dziwny sposób, bo tak naprawdę jeśli ja bym się z tą połączyła, załóżmy, w takiej medytacji i powiedziała ci to, co ja widzę, to jest tylko moja gdzieś tam subiektywna wizja tego, to co się działo. To naprawdę trzeba zaufać jakiejś konkretnej osobie lub wiedzieć, że ta osoba faktycznie ma jakieś umiejętności widzenia, jasnowidztwa, właśnie wchodzenia w te poprzednie wcielenia. No i co ci mogę więcej powiedzieć? No to są już mega delikatne tematy. Nie, na mnie to takie wrażenie robi, ale tym bardziej to jest taki temat, mam wrażenie, że to jest temat, o którym nikt nie chce zbyt głośno mówić, bo same słowo medium jest owiane już jakąś taką może czymś zmyślonym. Czymś takim, zmyślonym, ale takim ja ci powiem wyimaginowanym, tak. Takim przegiętym w ogóle i że medium to zawsze jakby taka starsza cyganka, która ma kulę po prostu podświetlaną, no coś takiego magicznego dla dzieci praktycznie, że tylko ktoś to może uwierzyć albo po prostu jak nie, no to za niedługo będziesz latać na miotle i cię spalą na stosie. Mnie moja mama zaprosiła na ten kurs właśnie do Wrocławia, na kurs czytania z Kronik Akaszy i powiem ci, że to jest niemożliwe, że osoba, która tam była, nie wiedziała absolutnie o mnie nic. Nie mogła nic wiedzieć, bo to był gość, który był uczestnikiem jakby tego szkolenia. Janek, starszy facet w zasadzie. I on ma akurat umiejętności, może nie, że jasnowidztwa, ale właśnie czytania z aury, widzenia tego, co było w twoich poprzednich wcieleniach. I on jak mnie zobaczył, to powiedział mi, kim byłam w poprzednim wcieleniu, nie rozmawiając ze mną jeszcze do końca. Coś tam wymieniliśmy zdania, tak? Nie znał mojej przeszłości. Powiedział mi, kim byłam w poprzednim wcieleniu i dlaczego moje wcielenie teraźniejsze realizuje pewne rzeczy, które się realizują faktycznie. Nie wiem, czy mogę zgłębiać tutaj takie tematy. A jak najbardziej, dawaj. On powiedział mi, że ja w moim
którymś tam wcieleniu, bo akurat jestem tutaj na ziemi w tysiąc którymś wcieleniu, więc jestem już starą duszą. I w pewnym wcieleniu byłam metrysą na dworze jakiegoś króla francuskiego. Metrysa to jest kochanka, to była kochanka króla, która... Kurwa, jak to dziwnie brzmi, że ja w ogóle o tym gadam, ale spoko. Lećmy z tematem. Niech wiedzą, że jestem odjechana na maksa, no a co? Nie przywiozła CBD ze sobą. Nie, nie przywiozła, ani THC też nie. Więc byłam metrysą. Metrysa to jest kochanka, która jest taką prawdziwą miłością króla, bo król ma żonę, która jest jakby nadana, wiesz, gdzieś tam z góry ze względu na to, że... Na status. Dokładnie, status. Na względy polityczne. Dokładnie. I ja byłam taką ukrytą osobą. Nie mogłam się afiszować z tym uczuciem, więc ja zawsze cierpiałam przez to. Zalecało się do mnie wielu mężczyzn, ale ja nie mogłam z nimi być, oni nie mogli być ze mną, więc ja zawsze ich odrzucałam. No i w tym wcieleniu akurat bardzo mocno doświadczam poczucia odrzucenia. Bardzo mocno doświadczam poczucia odrzucenia właśnie w związkach bliskich, relacjach, przyjaźniach, w relacjach damsko-męskich. Więc totalnie realizuję, kurwa, to, co się wydarzyło. Totalnie. I teraz to wcielenie jest po to, żeby to przerwać. Powiedz mi, bo inaczej nie chcę powiedzieć, znaczy inaczej, biorę na klatę, że może rzeczywiście coś takiego istnieć, mm-hmm. tak? Jeszcze sam się o tym nie przekonałem. Ale czy dopuszczasz do siebie taką myśl, że może to być taki paradoks postrzegania tego wszędzie, że ktoś ci o tym powie, nagle zaczynasz o tym myśleć, zaczynasz na to zwracać uwagę i sama to sobie racjonalizujesz? Że wcale to nie musi jakby do końca działać? Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Takie placebo? Lekkie? Coś w tym stylu. Takie, że wiesz, że jak ci na przykład, to jest tak samo, kupisz załóżmy auto, mm-hmm. mówisz, zajebiście, kupię takie auto, bo nigdzie ich nie ma. Nagle widzisz kupa wszędzie. No tak, jest taki efekt. On się inaczej nazywa, faktycznie. To jest, nie pamiętam, jak on się w psychologii nazywa, ale wiem, o czym mówisz. Może tak być. Może tak być, nie zakładam, że nie. Ale jakby było to tak nierealne, to akurat, że on mi to powiedział, nie wiedząc, kim jestem, nie wiedząc, co się dzieje w moim życiu, mówiąc mi, z czym się borykam, że kurde, jestem skłonna w sumie w to uwierzyć. Chociaż ja nie do końca to zgłębiam, bo są osoby, które wchodzą głęboko w te swoje wcielenia i tak dalej, i tak dalej. Jakby widzę, że to się dzieje, że może tak było, okej. Okay. Widzę, że z tym się borykam teraz, i zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby po prostu przeciwdziałać temu, takim właśnie relacjom, których doświadczam tego odrzucenia. Ja jestem zdania, że obojętnie czego nie robi w swoim życiu, ważne jakby, żeby nie krzywdzić innych. Ale medycyna chińska też jest bardzo mocno powiązana z tylko emocjami. Właśnie chcę powiedzieć, że obojętnie jakby w co człowiek wierzy, ale jeśli to dla niego działa i sprawia, że on się staje lepszą wersją siebie. Tak. Dokładnie. Rób co chcesz. Ale na pewno schizofrenii nie mam, bo już się diagnozowałam u psychiatry. Ale nikt cię o to nie podejrzewa, spokojnie. Śmieję się. Znaczy śmieję się i zastanawiam się, być może jestem jakaś super odjechana, że ja w takie rzeczy wierzę. Więc wiesz, gdzieś tam przy tej depresji, przy tych wszystkich diagnozach, szukałam też, czy nie jestem odklejona tak serio. Nie jestem. Wiesz co, ja chyba będę musiał zmienić... Ja chyba będę musiał zmienić powoli koncepcję tego kanału, bo... Tydzień jakby przed naszą rozmową, no. która zostanie wypuszczona na YouTube, pojawi się wywiad z Pawłem Zielińskim. Okay. Ostatnio u niego w Szczecinie byłem. Paweł również poruszał takie tematy. Wow, zajebiście. Tak, Paweł również poruszał takie tematy, ciekawe. Że my nie jesteśmy ludźmi, że... Właśnie, tylko mnie reptilianami. Nie. Właśnie, myślałem, że w tą stronę pójdzie. Na szczęście się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. I... To jest to, co mniej więcej ty mówisz, że to jest taka nieskończona wędrówka dusz. Tak. I dlatego też cię o to zapytałem, bo zauważyłem, że ten temat coraz bardziej przebija się w różnych kuluarach do tego, że ludzie mają swobodę o tym mówić. Pojawiają się jakieś książki, pojawiają się jakieś publikacje, tak. Że przestaje być to owiane jakimś takim... Przebudzenie, następuje przebudzenie, ziemia się budzi, wchodzi na inną wibrację. No właśnie takie rzeczy mi się kojarzą tylko z żółtymi napisami na YouTubie, jakimś filmem i wykrzyknikami. Rząd nie chce, żebyś to oglądał i 30 wykrzykników i przez takie rzeczy kompletnie jakby większość osób to olewa. Wiem, nie? Ja też dlatego nie chcę o tym do końca mówić, bo też czuję się trochę odjechana. To nie jest do końca coś, co ludzie akceptują. No mówią sobie, no idiotka, no co na pieprzy. W ogóle weź dziewczyno się do pracy, a nie internety. Znaczy i tak tyle pracujesz, że nikt ci nie ma co zarzucić. No w sumie chyba, tak. Nie? Ej, dobra, kończymy to. Usuwamy mi dziarę. No dobrze, usuwamy. A więc tak. Dzisiaj skończyliśmy już rozmowę z ogromnym wulkanem energii.
No i co? Do następnych parę ładnych rozmów, nie? See you later, alligator. Dziękuję bardzo w takim razie. Pa, pa, pa. Wiele osób teraz w tych czasach boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi. Jak to się dzieje, że wiesz, że tak robisz, czy to jest jakby genetyka, bla, bla. Ja wtedy powiem, że nie, to wcale kurwa nie jest.